Hej wszystkim, z tej strony Laura. Zapraszam Was na kolejny odcinek Twarzą w twarz. Laura Bernat, powiedz Laura, kilka dni minęło od Twojego świetnego startu tutaj w Lublinie na basenie Aqua. Przypomnijmy, 2 minuty 9 sekund i 81 setnych sekundy. Wypełniła się minimum na Igrzyska Olimpijskie w Tokio. Te emocje już opadły, czy trzymacie to nadal? No, minęło zaledwie kilka dni. Ja czuję się niesamowicie i wciąż nie mogę w to uwierzyć, ale jestem naprawdę bardzo szczęśliwa z tego, co zrobiłam. No, my tutaj w klubie w Lublinie liczyliśmy, że no w tym sezonie to minimum będzie, ale dla wielu ludzi z całej Polski było to zaskoczenie, no i też pisali do nas, co tutaj się wydarzyło, jak ta 15-latka popłynęła. Ty sama oczekiwałaś, że to minimum padnie? Tak szczerze powiem. Ja wiedziałam, że stać mnie na dużo, bo mój trener bardzo mnie wspierał i też widziałam po treningach, że dobrze mi szły. Ale nie spodziewałam się, że jestem w stanie zrobić aż taki super wynik. To chyba największy sukces w Twojej karierze. No mimo, że jesteś młoda, to już trochę tych sukcesów było. Zdecydowanie największy. W 2019 roku pojechałaś na Mistrzostwa Europy do Glasgow. Tam miałaś 14 lat wtedy, gdy startowałaś. Zajęłaś 12 miejsce na dystansie 200 metrów grzbietem. Dla tak młodej osoby trudno jest radzić sobie ze stresem w takich sytuacjach, no bo jednak Mistrzostwa Europy wtedy jeszcze z kibicami to wiązało się no z ogromnymi emocjami. Ja radzę sobie ze stresem tak, że mam spotkania z Jasią Budzis, moją psycholożką sportową, i my stawiamy na to, żeby nie pozbywać się stresu, tylko z pogodzeniem się z tym, że on jest, że to będzie bolało, no ale na tym polega sport. Jeśli nie będzie boleć, to nie będzie sukcesu i tak. Jeszcze nie masz 16 lat, skończysz je pod koniec września. W jakim wieku rozpoczęłaś pracę ze swoją psycholożką, o której wspomniałaś? Jak rozpoczęłam współpracę z panią Jasią, to miałam 14 lat. Było to zaraz po tym, jak wróciłam z Mistrzostw Europy Juniorów, właściwie bardziej EJOW. Trenujesz w jednym klubie z takimi zawodnikami jak choćby no, Konrad Czerniak, który za tobą jest, jego zdjęcie, Janek Sitkowski, od niedawna Marcin Cieślak, jest też Paula Żukowska. To dla ciebie jest dodatkowa motywacja, że możesz właśnie być w jednym zespole z tak znakomitymi postaciami w świecie polskiego pływania. Jasne, że mnie to dodatkowo motywuje, bardzo ich podziwiam, no i też bardzo lubię. Jak wygląda dzień pływaka? Rozmawiałem z wieloma i zazwyczaj to są dwa treningi dziennie, trzeba bardzo rano wstawać, potem jeszcze to jest pierwszy poranny trening, wieczorem jest kolejny. No ty jesteś przecież uczennicą, cały czas chodzisz do szkoły. No opowiedz, jak dajesz radę to godzić? Zależnie od tego, od której rano zaczęłam szkołę, wstaję o 7 lub o 5.30 i no, zazwyczaj chodzę na 8 na trening. Przepływam tam parę kilometrów zależnie od okresu treningowego. Po treningu jem śniadanie w szkole albo w domu, zależy też od tego, no teraz jak jest pandemia, to lekcje są online. Idę do szkoły właśnie online, potem jem obiad, o 17 mam trening na siłowni z Kamilem Grudniem, moim trenerem od siłowni. Potem wchodzę do wody i w domu jestem dopiero o 20, jem kolację i idę spać. Masz czas w ogóle na jakieś spotkania ze znajomymi, na życie towarzyskie? No, dla młodej osoby też to jest na pewno ważne. No jak znajdzie się czas, to bardzo lubię spędzić go ze znajomymi, z przyjaciółmi. Jednak no, nie zawsze jest taki czas, bo trzeba też narobić szkołę i są też treningi. Zazwyczaj teraz weekendy są zawody, więc też bardzo ciężko z tym, ale staram się tego nie zaniedbywać. Chciałem zapytać, te treningi. Rozmawiamy o każdym dniu w tygodniu, to jest 7 dni w tygodniu, to się wiąże, czy jest jakiś odpoczynek na tygodniu od tych treningów? W sobotę mam tylko jeden trening rano i potem w niedzielę mam już wolny. W jakim wieku po prostu zdecydowałaś się na to, że pływanie będzie po prostu twoim życiem, no, podporządkowałaś wszystko. To była już taka decyzja no,
chyba wiążąca, bo codzienne treningi to jest wymagające. Tak, 6 lat temu właśnie zaczęłam moją przygodę z pływaniem. Też poszłam na pływanie, dlatego że moja mama trenowała kiedyś pływanie i siostra też. Bardzo to od razu polubiłam i stwierdziłam, że zostanę w tym. Rozmawialiśmy też o twojej szkole, wspominała się, jak nauczyciele odnoszą się do tego, że jednak no masz mniej czasu od innych kolegów czy koleżanek na tę naukę. Czy patrzą trochę przychylnym okiem, czy może ty jesteś mimo tego zabiegania w życiu zawsze przygotowana do zajęć? No zawsze trzeba coś ponadrabiać, zawsze z czymś się tam gdzieś spóźnię, ale staram się o tym nie zapominać, nadrabiać zaległości, umawiać się z nauczycielami indywidualnie. I też mam możliwość mieć lekcje tok indywidualny w szkole, więc jest też trochę łatwiej. Komu w swojej przygodzie z pływaniem według ciebie zawdzięczasz najwięcej? Trener, rodzice, może ktoś inny? Zdecydowanie mój trener Sławomir Pliszka za ogromne wsparcie i super przygotowanie na każde zawody zgodnie z planem. Mojemu też pierwszemu trenerowi Grzegorzowi Żyrowskiemu, który bardzo mnie teraz wspiera i daje mi zawsze bardzo dobre wskazówki przed każdym startem. Joannie Budzis, mojej psycholożce, którą bardzo lubię i też była pływaczką. Bardzo też mnie wspiera, moim przyjaciołom, no i wszystkim, którzy są ze mną. Dzisiaj z tobą jest też twoja mama, domyślam się, że tak. To też bardzo ważna tak, osoba. Tak, moi rodzice bardzo mnie też wspierali. Kiedy postanowiłaś, że będziesz pływała właśnie stylem grzbietowym i czy to już jest decyzja, które będzie się trzymała, bo jesteś młodą zawodniczką. Wiem, że jeszcze w zasadzie chyba można by zmienić, spróbować czegoś innego. Wychodzi ci ten grzbiet no, świetnie. Kiedy postawiłaś na niego? Parę lat temu pierwszy raz popłynęłam 200 grzbietów na zawodach i właściwie to już bardzo dobrze mi wyszło. Jak na mój wiek zrobiłam bardzo super czas i super mi się płynęło. Też mój trener stwierdził, że trzeba postawić trochę więcej na ten grzbiet. Ale teraz też zaczęłam pływać trochę zmiennym, trochę też się bawię tymi stylami, staram się na każdych zawodach coś popłynąć też innym stylem i no, staram się też pływać właśnie zmiennym na zawodach, bardzo też to lubię i mój trener twierdzi, że mam wielkie szanse też w tym coś osiągnąć. Wcześniej pytałem cię, jak sobie radzisz ze stresem na zawodach, a jak sobie radzisz ze stresem na przykład przed kamerą? No teraz jest taki czas, że ogromne zainteresowanie twoją osobą. Jak ty się odnajdujesz w tej sytuacji? No trochę się stresuję tym wszystkim, ale jednak staram się pozytywnie to wszystko odbierać, nie stresować się, bo nie ma czym i bawić się tym. Zbliżamy się do końca tej rozmowy. Powiedz, kto jest twoim autorytetem? I tu mam na myśli autorytet sportowy i może życiowy. Czy jest jakaś osoba, którą właśnie podziwiasz, na której się wzorujesz? Chyba nie ma takiej jednej osoby, na której bym się wzorowała, sportowej. Właściwie każdy, który coś osiągnął w tym sporcie, gdzieś na igrzyskach, czy też na jakichś europejskich imprezach, bardzo mi imponuje. Bardzo podziwiam w życiu mojego tatę, bardzo chciałabym też iść trochę w jego ślady, mieć taki charakter jak on, bardzo podoba mi się jego styl życia. I na koniec powiedz, jakie jest twoje największe marzenie sportowe? No oczywiście złoty medal olimpijski, no takie marzenie największe, ale też po drodze dużo innych osiągnięć chciałabym jeszcze kiedyś osiągnąć, jaki na przykład medal Mistrzostw Europy Juniorów czy Seniorów, może w niedalekiej przyszłości. To tego ci zatem, Laura, życzę i dziękuję, że odwiedziłaś nas dzisiaj w studiu. Również bardzo dziękuję, bardzo było miło.